Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj będziemy kontynuowali sobie przygodę z Omori. O mój Boże, i od razu na dzień dobry jumpscare, bo posągi potrafią zmieniać swój ruch. Fenomenalne są te posągi. O Sweetheart można różne rzeczy powiedzieć, ale posągi ma akurat całkiem niezłe. Dobrze, uleczyliśmy się u Marii, ostatnio nam różnych przygód było, no nie brakowało, że tak powiem. Mieliśmy okazję, kurczę, zająć się między innymi gotowankiem, chciałem powiedzieć, z jakiegoś powodu. I to gotowanie poszło jak poszło. Drugim razem, ale się udało. No, muszelki wpadają, jak widzicie, więc hajs się zgadza, że tak powiem. To jest najważniejsze. Zobaczmy, co w tych pokojach poszczególnych można odkryć, bo tu jest całkiem sporo pokoi. Jest oczywiście obraz Sweetheart, no bo tutaj generalnie wszystko to jest Sweetheart. Bo dlaczego by nie? Przecież to jest jej zamek. Co tam było tutaj? O, tu jakiś lokaj jest i mówi po francusku. Sous de ma chambre, je appelle le flix. Och, François, I can understand the thing. Nie potrafię zrozumieć ani jednego słowa, które wypowiadasz, ale jesteś taki niesamowity. No, François, jak wiadomo, francuski akcent na niektórych trudny do oparcia się, a inni twierdzą, że to brytyjski jest tym, który jest najlepszy na świecie. Jeśli zapytacie mnie, no to wiecie, japoński, standardowo. Ale może nie tyle akcent, co po prostu sposób mówienia. No, oczywiście tutaj ludzie, którzy są, a właściwie mole, które są wpatrzone, a ta myszka cholerna za każdym odcinku, zapominam o odsunięciu jej, wpatrzone w obrazki, Sweetheart. To mi się nie podoba, ale zaraz, tu jest klawisz. O, i ten klawisz jest w jakimś niefajnym, o, możemy go rozwalić używając Zobri? No to rozwalimy. Proszę bardzo, super. Szybko Moriego i zgarniemy ten klawisz. Coraz więcej nam się tutaj pojawia, w samym zamku znaleźliśmy ich całkiem sporo. J. Jak Jendrula z rodziny zastępczej, jeśli ktoś oglądał, to na pewno w tym momencie jest zadowolony z tego. Nie, to nie ten przycisk, wiecie, zawsze szukam, o proszę bardzo, tego przycisku. Słuchajcie, J niestety nie był klawiszem, którego szukaliśmy. To jest z kolei ładny tort, który pachnie jak śmieci. Czy chcemy wziąć kawałek? Tak. Nie chciałem, żartowałem, przepraszam. Okej, okay. Znaliśmy paczkę dżemów. Czy ja czegoś nie rozumiem? Czy to jest jakiś ukryty żart? Co to ta dżem packet robi? O kurczę, on wszystkich przyjaciół od ten rewajwuje. To super. Fantastyczne było to ciasto, nawet mimo tego, że pachniało trochę jak śmieci. Widzicie, do odważnych świat należy, że tak powiem. A te mole tutaj nie są ok z tym, że my tak jemy. Oni się boją Sweetheart nawet, widzicie? Więc to jest w ogóle niebezpieczna relacja. A ty tutaj co masz do powiedzenia? Cholera, jak ja się znalazłem w tym całym bałaganie. Trochę przerażająco wyglądający mol imieniem Marszan odciągnął mnie z domu i powiedział, że zastąpi mnie... I powiedział, że zastąpię jakichś członków zespołu, którzy niespecjalnie się sprawdzali. Najwyraźniej ostatniego gościa wrzucili do lochów za zdradę. Że tak powiem, przemiał pracowników tutaj musi być całkiem zatrważający. Drogi pamiętniczku, dzisiaj ja... co ja właściwie dzisiaj robiłam? No tak, to jest ten problem z prowadzeniem pamiętników, co nie? Nie zawsze z czym pisać. Czasem trzeba kombinować. Dlatego zabierałem się, zabierałem się do robienia pamiętnika kiedyś, do pisania pamiętnika, miałem jakiś taki moment. Stwierdziłem, że będę pisał, po czym doszedłem do wniosku, że nie będę pisał. Zatrważająca historia, ja wiem, ale wiecie, kiedy zacznie się go pisać, no to nagle się uświadamia człowiek, że niekoniecznie się chce go prowadzić, to też jest... Pamiętniki są dla wybranych osób, że tak powiem. Dużo lepiej szło mi notowanie sobie swoich snów, to całkiem nieźle mi wychodziło przez jakiś czas. Hej, czy nie widzicie, że próbuję tutaj medytować? Jesteście tacy niegrzeczni. No przepraszam bardzo. Oczekujemy, François? Nie wykupiaj się, kretynie. To ja będę tym, który żeni się ze Sweetheart. Mówisz jakieś banialuki, mój bracie bliźniaku. To właśnie ja będę tym, który żeni się ze Sweetheart. Och, proszę, nie będzie żadnego konkursu. Jeśli chodzi o waszą dwójkę, jeśli chodzi o naszą dwójkę, chciałem powiedzieć, to ja jestem tym bardziej fantastycznym. Ach, przestań wygadywać głupoty, wyglądamy zupełnie tak samo. Ja po prostu wiem, że Sweetheart poleci na moją osobowość. Nonsens, bracie. Kiedy nadejdzie czas, ona
całkowicie zostanie, wygram ją całkowicie moją niesamowicie modnymi wąsami. Modne wąsy, powiadasz. Jakie wąsy? Ja tylko widzę kawałek włosów z nosa, drogi bracie. To już naprawdę za chwilę przegniesz. Ale wiem, jak możemy to rozwiązać. Moi drodzy fellow Sprout Moss, który z nas jest lepszym wyborem dla Sweetheart? Sprout Moss? Inny Sprout Moss? Czy wybierzmy randomowo? No to jest trudny wybór, nie powinniśmy go podejmować tak, wiecie, lekkomyślnie mi się wydaje jednak, no bo to może zaważyć na ich przyszłości i generalnie powinniśmy się zastanowić jednak Sprout Moss. Ha, nie mówiłem? To ja będę tym, który zapytają o rękę. Nie wierzę w ten nonsens. O, kurde, on faktycznie pobiegł zapytać o rękę. Ciekawe, czy właśnie przypieczętowaliśmy jego śmierć. Nie wierzę, że mój plan się udał. A teraz w końcu mogę mieć cały ten pokój tylko dla siebie. To był twój plan? Czyli ty chciałeś, żeby... Ach, to są skomplikowane mind games, których tak łatwo nie zrozumiemy, a tam jest jeszcze jeden słoik, nie słoik, tylko wazon. Ochelki piechotą nie chodzą. Dobra, tutaj też są... One się odnowiły chyba, ja mam wrażenie, bo wrażenie, że rozwalałem wcześniej. Okej, w każdym razie. A, bo tak to było w tej kuchni. Nie, tutaj już nie chcemy, to zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Mam nadzieję, że posłuży on... Nie wiem. Będzie walka, jak zapytam? Nie. Spowodam na swoje stacje, młodziki. Niespecjalnie tutaj lubimy takich, co się opierniczają. No, było raczej do nas powiedziane. No ale dobra, odwiedziliśmy sobie ten pokoik. Ja wciąż nie wiem, ile tych pokoi jeszcze mam do odwiedzenia tak naprawdę. Tutaj były lochy. A czy w tym po lewej byliśmy tak ostatecznie? Nie pamiętam już, kurczę. Ostatniego odcinka, w którym byliśmy, a w którym nie. Zaraz, czy tu byliśmy? Chyba nie. A zaraz, to jest winda, tak? Czy możemy wyjechać gdzieś indziej? No, podwiedźmy te komnaty w takim wypadku. Jezu, ten obraz Sweetheart na ścianie jest przerażający z tymi czerwonymi oczyma. No, i muzyczka w windzie. Czy my tutaj... Oj? Oj? Sweetheart i Space, ten kosmiczny chłopak, tak? Co tutaj jest? Mieliśmy perłę właściwie. To jest ja, Sweetheart, to nie wiem, czy chcemy. A, dzień. Cóż za dzień to był? Taki piękny dzień. To koniec? To cała poezja? O mój Boże, myślałem, że tam... Okej, okay, no wiecie, no każdy tworzy jak może, że tak powiem. Nie ma co tutaj od razu szejmować kogoś, tylko dlatego, że pisze w taki, nie inny sposób. Poezja to wyrażanie swojej duszy, więc jeżeli ktoś chce ją wyrażać w ten sposób, to dlaczego nie? No dobra, a tutaj coś się ciekawego dzieje. Ogromna toaletka. Znaczy na łóżku. Łóżko się świeci, ja widzę, że się łóżko świeci. Znaczy tylko jedno, tutaj coś jest. Ja to chcę. Czy chciałbyś tutaj się przespać ze swoimi przyjaciółmi? Nie, proszę nie brać tego poza kontekstem. Spróbujmy, zobaczymy, co się stanie. Czy my po prostu życie odzyskaliśmy w tym momencie? Tak. I to o to chodziło? I znaleźliśmy podusie. Body pillow, taką dużą podusię, przedstawiającą prawdopodobnie kogoś konkretnego. Czy to jest jakiś rodzaj ekwipunku, który możemy wyposażyć teraz? Body pillow? Coś... A może to jest po prostu taki toy w sumie, bo jak teraz nad tym myślę, to może tak być, ale nie. Important. Body pillow też tutaj nie ma. Czym jest body pillow? Czy to jest nasza jakaś broń jednak? O kurczątko. Ale kto by body pillow mógł używać do walki? Kel, to jest niemożliwe. No właśnie. Coconut. Coconut. Super, bierzemy. Konać się nam przyda. Bili ten kurczek kokosem na lewo i prawo wszystkich. Czy my dla każdej osoby broń znaleźliśmy? Chyba tylko dla Obry nie znaleźliśmy. Nie pamiętam, tak mi się wydaje. Hej, co ty tam robisz z tym posągiem? A, co wy robicie? Zwykłe mola nie powinny tutaj się móc dostać. Przecież znacie zasady. A, zaraz.
Może wy będziecie w stanie mi pomóc. Świetla nakazała mi przesunąć tę statuę ze swojej sypialni, zanim wróci, ale nie mogę w ogóle jej ruszyć. Jeśli tylko by tak rozwalić tą rzecz na kawałki. Cóż, stary. Dla mnie to trochę brzmi, jak gdybyś potrzebował trochę mocy zniszczenia. A Aubrey tutaj jest idealną specjalistką w tej kategorii. Aubrey? To dziwne imię dla Mola, ale znowuż Sweetheart ostatnio się kończą imienia do nadawania. Zaraz, Kel. Czy to nie jest wszystko tytuła kapitana kosmicznego chłopaka? Źle bym się czuła rozwalając ją. Nie tak, że on się kiedykolwiek o tym dowie. Poza tym oni są już tak przeszłością. Żyj i pozwól żyć innym, jak to się mówi. Nie zawsze, nie mówisz tak wcale w ogóle. Ale niech będzie. Mogę spróbować. Bum! Rozwalmy tą statuę. Tym razem nie zawiodę. Czy ona... się zdawało, że ona w ogóle nie uderzyła jej. Ojej, zrobiliście to. Cóż, czas to posprzątać. Sprzątanie polega na wkopywaniu śmieci w podłogę, tak żeby ich nie było widać. Ja to absolutnie szanuję. Jesteście... ratowaliście mi życie. Powinienem był wiedzieć, żeby zostawić to zadanie specjalistom. Tak jest. A, okej. Okay. Nowy posąg Sweetheart sam tutaj skacze do nas. Powoli. Jeszcze trochę. A, okej. Okay. Skubany ten mol, to dał radę już rzucić. Cóż za niespodzianka. Wychodzi na to, że jedyne co musiałem zrobić, to podnieść od dołu. Jak ty podnosiłeś wcześniej? Bo podnosiłeś. Czy to też możemy rozwalić? Nie, chyba nie. No dobra. Czy coś tutaj jeszcze? Tu jest tort. Który tym razem pachnie jak rosemary. Nie wiem, co to jest rosemary, nie pamiętam. Czy też kiedyś przeniesiemy? Bo ja wcześniej ignorowałem te torty. Tu wychodzi na to, że one mają magiczną moc teleportacji. To nie są zwykłe torty. I znowu jump packets. Super, te jump packets są przecież bardzo tutaj ważne dla nas, bo one dużo robią. Więc jeszcze jak znajdziemy jakiś tort, to na pewno się na niego rzucimy od razu. Zupełnie jak w życiu realnym. Tak naprawdę, w sumie. Czy tutaj coś jeszcze jest? Tam widzę winko. A, fruit juice, nie dla dzieci. Tutaj ktoś krwawi z oczu, a to chyba kapitan. Ale właśnie ten fruit juice, czyli sok owocowy został wylany na jego podobiznę. No cóż, jaki piękny balkonik nad chmurami. I znaleźliśmy jeszcze przy okazji czajniczek. Hiro się nauczył tea time'u. Zobaczmy, czy to jest broń, czy nie. To jest absolutnie broń i ona zwiększa juice, ale obniża sam atak. Ten atak się niewiele obniża tak naprawdę. Problem jest z tym, że HP-ki mu spadną mocno, ale juice'u będzie więcej. A to mi się wydaje dla niego jest akurat bardzo przydatne. Ja go nie traktuję jako wojownika u nas w drużynie tak naprawdę. Co ten tea time robi? O to mnie zastanawia. Bla bla bla, whatever, tea time. Okej, okay. Tea time jest całkiem przydatne. Tylko pytanie, bo tutaj jest 75% życia. Fast food 40%. Masaż emocje wyrzuca. Masaż możemy wyrzucić w sumie. No, weźmiemy sobie tea time. Może potem to zmienimy. Jeszcze na razie niech tak będzie. Dobra, czy tutaj możemy coś zrobić? Czy to tylko tak po prostu... ten imbryczek. No w sumie imbryczek sam sobie był wart. Tam skilla dostaliśmy przy okazji, więc... Dobra, spadamy stąd. Eksploracja tego... tego, kurczę, zamku Sweetheart przebiega jak na razie całkiem owocnie. Zaraz, tutaj ktoś jest. No, to trochę niezręczne. Okej. Okay. Czy on tam będzie, jak tam wejdziemy znowu? O, Flaming! Teraz, czy za każdym razem, jak tu wejdziemy, będzie ktoś inny w środku? Nie, jest Flaming po prostu teraz. No ale Flaming może być. Dobra, przebiegnijmy sobie w dół. Standardowo unikając wszelkich walk. Bo jesteśmy pacyfistami przecież. A potem się okaże, że znowu nie możemy z kimś wygrać. Okej, okay. Dziękuję panie Flamingu. Oj. Nie wiem, czy tutaj chcieliśmy... Sir Maximus II, no tak.
Wiem, kim jesteście, nie jesteście Morami. Musicie zastanawiać się, skąd to wiem. Widzicie, jestem synem legendarnego wojownika Sir Maximusa. Może poknęliście mojego ojca, ale ja jestem silniejszy niż on. Z moim niesamowitym rodowodem i ojcem po mojej stronie na pewno będę zwycięski. No dobra. On też, widzę, ma swoją własną wstawkę animowaną do walki. No okej, okay. Zobaczymy, jak się nowe te nasze bronie sprawdzą tak naprawdę. Atakujemy sobie. Nie wiem, czy Twirl... Ona się nie wesoła, możemy sobie to zastosować. Chcę pewne rzeczy wypróbować, których wcześniej nie robiliśmy. Sfleksujemy się. Zmieniliśmy jego atak. No właśnie. Uśmiechnął się do niego i od razu nie chce się atakować. To jest moc hero. Będziemy atakować dwa razy. 69 obrażeń. Jabli się stała wesoła. Tylko 18, to spoko. I lecimy dalej z tymi atakami. Już zwyczajne możemy stosować. A, tak przynajmniej mi się wydaje, że to będzie sensowne. Uch, kurczę, 138. No, on sfleksował się jeszcze przy okazji. Jakby nie patrzeć, 45. Zawsze coś, no wiadomo, że tutaj hero nie od tego jest tak naprawdę. Kurde, jakbyśmy nie obniżyli mu tego ataku, to nie wiem, jak by się to skończyło tak naprawdę w tym momencie. Dużo nam teraz zadało obrażeń. No dobra, co my tu możemy zrobić? Hack away. W sumie hack away może nam wystarczy do pokonania go. On ma dużo życia jeszcze. Dobra, atakujemy. Też po prostu atakujemy. Co tutaj nam może zrobić? Tea time. A w sumie użyjmy go na Kelu. Zobaczmy, jak to zadziała tak naprawdę. Raz, dwa, trzy. Bardzo ładnie. Nie mogę pozwolić, byśmy mieli mojego ojca. Poszła na nic. No jest dobra. Czekaj, czy możemy to na sobie użyć. Ale w sumie nie odzyskamy aż tak dużo. Prawdopodobnie. 19 punktów obrażeń. Kurde, brakuje nam jednego do tego lepszego ataku. No nic. Atakujemy go po prostu normalnie już teraz. Aczkolwiek właśnie. Moglibyśmy Omoriego spróbować wyleczyć. On ma trochę mało życia jednak. 80 to jest całkiem sporo. No to kryt jednak był. O! Otuchy! Dobra. Przeżyliśmy. Omori się nie poddał mimo wszystko. Ale a nasz przeciwnik wypełniał sobie o słowach ojca. I poczuł się smutny. O tak. Tak niestety jest. Omori ma 80 punktów życia. To powinien teraz przetrwać już kolejny atak. Zatem teraz już będzie koniec tej walki raczej, bo zamierzam tutaj ten ostateczny atak nasz zastosować. Więc to powinno wystarczyć, żeby go pokonać. Proszę bardzo. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie potrzebne. A będzie, ale... Jak to mówią, przyjaźń zwycięża. Przede wszystkim agresją. Ale dużo nam naprawdę dowalił. Ten Maximus. Przydałoby się szybko skoczyć znowu do Marii i wyleczyć. 420. 420 Blazed. Ojcze, wybacz mi. Przepraszam, zawiodłem cię. Jak znam Omori i życie, to prawdopodobnie będziemy mieli do chwili do czynienia jeszcze z trzecim Maximusem. Więc lepiej być na to gotowym zdecydowanie. Więc lecimy do Marii. Nie ma co nawet czekać na... O nie, nie zauważyłem tego. Fuck. Biegłem w Harolda. Uciekajmy. Uff, udało się. Nie ma takich punktów życia, nie będziemy ryzykować walki. Normalnie bym walczył, ale... Marii chyba była tutaj. Marii, ratuj. Biją nas, że tak powiem. Dobra. Zjemy trochę truskawek i możemy ruszać dalej. Na przygodę. Lecimy. A może zapiszemy, bo jak się pojawi trzeci z Maximusów, to kończy się to tak, że nie przetrwamy tego starcia już wtedy. Dobra. Kurczę, 9 godzin już gramy w Omori. To całkiem sporo, powiem wam szczerze. Nie wiem, ile ta gra tak naprawdę, ile się powinno przechodzić. No ale cóż. Teraz tak, czy tutaj po prawej byliśmy? Dobry panie rycerzu, proszę nam się nie przejmować.
O kurde, czy to nie jest nasz kolega? Bo już jakaś inna planeta. To chyba jest nasz kolega, jak tak patrzę na jego ruchy. I chyba stwierdził, że wystarczy bycia posągiem. To nie jest sok z watermelonu. No, no prawdopodobnie nie. Panie czarodzieju, czy mógłby pan pójść sobie? Super. Okej, tam niczego nie ma. Wejdziemy tutaj. Nie byliśmy tu, jak mnie mam. O, tu się w ogóle coś dzieje. Jak rozumiem, to jest chór śpiewający w tym momencie. Nie, zaraz, to jakiś ślub chyba jest, bo to jest taka, to jest ta melodia. Nie wiem, czy to słyszycie. O. Pięknie, pięknie to brzmi wszystko. Tudum. Dobra. Bez przesady, przyciśniemy to do 33%. Nie powinno za bardzo przeszkadzać przy takim natężeniu. Ale oni chyba dopiero się uczą, bo nie wydaje mi się, żeby tam jest tort. A tort to zawsze dobrze. Nie, 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 nie. To w ogóle tak nie powinno wyglądać. Ty tam na środku po lewej, czy ty nazywasz śpiewaniem? Plastikowy flaming mojego kuzyna potrafi śpiewać lepiej niż ten. Boże, to za pocisk, on mu niszczy karierę w tym momencie. I nawet nie myśl, że ci nie widzę tam z tyłu, jak sobie trochę przysypiasz podczas refrenów. Weź się w garść, bo inaczej Sweetheart rzuci nas wszystkich do lochów. Może tak być, może tak być. Chodzi o to, że te moje tutaj zostały wpędzone w jakieś kłopoty. Ciekawe, czy możemy im jakoś pomóc. Ej, chłopaki, potrzebujecie pomocy? Jesteśmy profesjonalnymi pomagaczami. Do usług. Ale ma piękne włosy. Tak mu zazdroszczę. Są przepiękne. Ach, dzięki Bogu, profesjonaliści przybyli. Musimy absolutnie przygotować chór, zanim nastąpi główny event z Sweetheart. Ale nie mamy wystarczającej ilości czasu. Widzicie, mole stają się bardzo śpiące, kiedy słuchają muzyki. Więc jak możecie sobie wyobrazić, kiedy chór śpiewa, to sam siebie wprowadza w sen. Wydaje mi się, że musimy udać się do alternatywnych metod, aby pozostać wśród żywych, że tak powiem. Przynajmniej nieśniących. Nie bójcie się, moi drodzy molowie. Ja wiem dokładnie, czego potrzebujecie. Ty wiesz? Dzięki Bogu, żeśmy uratowani. Powinienem tego oczekiwać od takich profesjonalistów. Ja się tym zajmę, mój drogi panie. Możesz mi zaufać. Ja się boję tego, co Kel ma do powiedzenia. Ja wiem dokładnie, co robić. Ojej, ojej. No ja Kel, że tak powiem, działaj. Panie, mój drogi wirtuozie, jestem gotowy. Dziękuję ci, mój drogi profesjonalisto. Będziemy mieli u ciebie dług. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Ale jakoś nam idzie na razie. To za każdym razem przez występu będziemy rzucać w nich pomidory, zakładam. Tak, 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 fantastyczna robota. Z twoją pomocą ten główny event na pewno będzie fenomenalny. Ale zastanawiam się, czy możemy nawet zrobić lepiej. Chciałbyś spróbować jeszcze raz? No czemu nie? Spróbujmy jeszcze raz. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. No, jest ok. Nie, wydaje mi się, że było w porządku w sumie. Już czas na event, to znaczy, że mamy tylko czasu na jeszcze jedną sesję. A co mi tam? Spróbujmy. Cholera wie, może to jest właśnie ważne i trzeba spróbować 3 razy. Dobra. Lecimy, moi drodzy.
Dobra. To nam na razie wychodzi. Chyba nie byłem w tych grze tak skupiony jeszcze ani razu. Nie zdążyłem tego jednego. Oh. Dziękuję za twój czas. Spróbujemy tak jak to nam teraz wyszło. No to dobra, no spróbujcie, to jest perkusja swoją drogą. Czy ja mogę... Co? Nie, to nie jest dźwięk, który wydają bębny, mimo tego tekstu. To jest tort, który smakuje, który pachnie jak ocean. To jest na pewno, musimy go spróbować. Słowo, tort, który pachnie jak ocean, kurczę. Ciekawe, jakby to miało działać. Jam pakiet! Zawsze spoko. I wracamy do żywych. Bo zakładam, że to są nasze halucynacje po tym, jak smakował ten tort, że tak powiem. No dobra, czy tutaj coś możemy jeszcze zrobić? Muzyczka, to jest coś tam. Dziękuję za wasz czas. A wy, mole, jak tam się trzymacie dzielnie? Mamy tyle pomidorów, żeby was ten utrzymać przy... O, tutaj tańczą. Dobra, to jeszcze szybko zgarniemy z drugiej strony ten arbuzik. Ale to by sugerowało, że głównym eventem dla Sweetheart był ślub. Ja mam wrażenie, że to się nie skończy dobrze. No ale dobra, to zrobiliśmy, moi drodzy, co z oczywiście fantastycznym... Ojej, słuchamy się. O-o. Dobra, nie ma problemu, udało się. O! Jak zgadnę. Maximus trzeci. O, czym damy radę go pokonać? Jest silny już prawdopodobnie. Omori, idź przodem. Trzymajcie się, wiem kim jesteście, nie jesteście molami. Muszę zastanawiać się skąd to wiem, cóż, jestem synem legendarnego wojownika Maximusa II, który był synem Maximusa I. Może pokonaliście mojego ojca i dziadka, ale tylko tak naprawdę wylaliście dodatkową benzynę na mój gniew i moją wściekłość i moją chęć zemsty z moim niesamowitym rodem, z ojcem i dziadkiem przy moim boku, to ja będę zwycięski. Jezus Maria, to teraz ja zastanawiam, czy będzie Maximus IV w takim wypadku, skoro już mamy do czynienia z trzecim. No dobra. Spróbujmy go pokonać. Ale tym razem nie będziemy się krzanić. Lecimy od razu najsilniejszymi atakami. Twirlujemy. Flexujemy. I nawet się uśmiechamy. A co? Wszystko, byleby wygrać z Maximusem III, potężnym wojownikiem. Czy damy radę? On też potrafi flexować. I przy okazji się cieszy z tego powodu. Skupany. Myślisz, że może nas tak po prostu się z nas śmiać? On nie jest wściekły, więc nie ma sensu go atakować w ten sposób. Nie, no, po prostu atakujemy. Ale po co mielibyśmy go wkurzać w sumie? Niech on się cieszy. Ciekawe, czy mogę go jeszcze obniżyć atak, czy to się stakuje. Nie wiem, szczerze mówiąc. Ale dostał jeszcze 15 tylko many. To nie za dużo. Au. Możemy go jeszcze stabnąć, co tam. Tutaj w okazji możemy wyleczyć go za 40%. Działamy jako pierwsi, więc no full HP. Tylko 32 obrażeń. No nie za dużo mu teraz zostajemy. Nie, nie mogę pozwolić, żeby mieliśmy jego ojca i dziadka szły na nic. No zaatakował tylko Obryń, to nie najgorzej jak się mogło wydarzyć. I on tam skubany jeszcze. Uważajcie, no na litość boską. Dobra. Wirluj. Chyba musimy jeszcze raz sfleksować.
Dobra, te wszystkie nasze smile ze strony Hiro chyba zadziałały, bo za dużo ten atak nie zrobił. Ojej, Obli nam podskoczyła do Ecstatic. Nie wiem, co to. Nie wiem, co to oznacza dla niej, ale boję się, że jak dalej użyjemy Twirla, to ją jakoś już w ogóle. Ona w ogóle już odpłynie wtedy. No możemy Amoriego w sumie wyleczyć jeszcze. 93 to sporo. Oj, nie trafiła. No, to spoko. Będziemy mogli nasz all out attack zrobić, że tak powiem. Więc spoko, zaraz sobie to zrobimy. Teraz powinniśmy móc. O. Ultimate attack. O. Widzę, że Kel nie dał rady. Dobra, Obri też nie dała rady. Nie możemy release'ować energię, bo nie mamy dwóch żywych. Dawajmy Amoriego, może to coś nam pozwoli. A, uleczyć go, no tak. I jeszcze zaatakowaliśmy przy okazji raz. Ile on tam ma życia? On jest praktycznie martwy. Dobra, jeden atak powinien nam wystarczyć. Nawet zaatakujemy dwa razy na wszelki wypadek. Ojcze, dziadku. Wybaczcie, zawiodłem was. Spoko. Czy będzie czwarty? O, to jest pytanie. Amori 16 level, Hiro 16 level. Jeszcze nauczył się robić domowe dżemiki. Super. Kurde. Szkoda, że tego, że nasi dwoje towarzysze padli w tej walce. Ale cóż. Ej, czy tylko ja? Czy wydaje się, że wszystko stało się jakieś takie cisze? Czy to nie było jakiegoś tłumu wcześniej Moli przy wejściu? Teraz ich nie widzę jakoś za bardzo. W końcu pewnie poszli na zewnątrz. Chodźmy za nimi, Omori. Może uda nam się stąd wyjść. Zaraz, na spokojnie. Ale macie jeden punkt życia. Teraz tak, nie wchodzimy w żadne walki. I biegniemy do... No. Biegniemy szybko się wyleczyć. O ile to jeszcze jest możliwe. Kurde, faktycznie wszyscy poznikali. Ale Mari jest na miejscu, to najważniejsze. Dobra, Mari nas tutaj wyleczy. Truskawki zadziałają. A my to sobie, moi drodzy, skończymy ten odcinek na kolejnym takim... Odcinek głównie skupiony na dalszej eksploracji zamku Sweetheart, no ale chyba dochodzimy do końca, powoli będziemy z niego wychodzić. Myślę, że w kolejnym odcinku to właśnie będzie ten moment, zobaczymy tak naprawdę. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, będę wdzięczny, jak zostawicie lajka, jak zostawicie subskrypcję, to mi zawsze bardzo pomaga. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, hej!